Tosiu, masz zbitą nogę i dlatego nie poszłaś na WF. Słucham. Nie mam. Dlatego ci tłumaczyłem, trzeba zobaczyć, czy dzisiaj rano z tą nóżką nic się nie będzie działo. Nie jest. Dlatego nie poszłaś na WF. Ja rozumiem, ale było trzeba zobaczyć, czy czasem nie będzie opuchlizna większa. A co tato, to mówię zobaczyć, że nie opuchlizna, a nie ma. Kochanie. Nie mogę iść na WF. No na dzisiaj nie pójdziesz na WF, żeby tą nóżkę do końca wyleczyć. Tam. Mogę. Kochanie, nie będę z tobą dyskutował, jeżeli będziesz do mnie krzyczała. Nie mogę iść na WF. Ja rozumiem, że chcesz. A... Ale ja mogę. Ale nie możesz, ponieważ ja ci zabraniam z uwagi na to, że twoja nóżka wczoraj była bardzo, bardzo mocno opuchnięta i bardzo cię bolała. Nie, a może dzisiaj nie. Ale trzeba troszkę jej odpuścić. Kocham cię bardzo i robię wszystko dla twojego dobra. Ja rozumiem. Ale niestety dzisiaj nie pójdziesz, bo trzeba tą nóżkę od... Dobra, skończymy.